Witam. Dzisiejsza prezentacja dotyczy współczynnika zgodności Kappa-Flaysa. Współczynnik ten jest rozszerzeniem współczynnika Kappa-Cohena, wyznaczanego w sytuacji, kiedy badamy zgodność dwóch sędziów. Kiedy zgodność ma dotyczyć większej liczby sędziów, powinniśmy wyznaczać współczynnik Kappa-Flaysa. W przypadku Kappa-Flaysa zakładamy, że sędziowskie oceny nie mogą być uporządkowane, a zatem mamy do czynienia ze skalą nominalną. Pokażę Państwu, w jaki sposób taki współczynnik można wyznaczać, posługując się przykładem dołączonym do programu. Dlatego też udam się do pliku, żeby otworzyć przykłady. Przykład będzie w języku polskim i będzie nosił nazwę temperament. Dane do wyznaczania Kappa-Flaysa mogą być przygotowane na dwa różne sposoby. Mogą to być dane surowe albo tabela kontyngencji, tak jak w pierwszym arkuszu danych. Zacznę może od tabeli kontyngencji. W przypadku, kiedy dane są zorganizowane w taką gotową tabelę, organizacja powinna wyglądać w ten sposób, że poszczególne wiersze tabeli to są poszczególne badane osoby, a więc tabela w rezultacie może być dość dużą tabelą. W naszym przypadku mamy tutaj 20 ochotników. Nasz przykład polega na przypisywaniu typów osobowości do poszczególnych osób. W badaniu bierze udział 20 osób, to są te nasze wiersze, naszych 20 ochotników i każdy z tych ochotników oceniany jest przez pewną grupę bliskich sobie osób. Za każdym razem ta grupa bliskich osób liczy sobie 7, a zatem mamy tak zwanych 7 sędziów. Każda z tych osób została zapoznana z pewnymi charakterystycznymi cechami dla tych typów osobowości i za każdym razem te bliskie osoby, to są osoby z rodziny bądź też bliscy przyjaciele, to są inne osoby. To znaczy ochotnik pierwszy jest oceniany przez swoich bliskich, przez 7 bliskich sobie osób, ochotnik drugi jest oceniany również przez 7 osób, również przez 7 sędziów, ale nie tych samych jak ochotnik pierwszy. I to jest założenie stosowania Kappa-Flaysa. To znaczy liczba sędziów musi być za każdym razem taka sama, suma każdego wiersza musi być taka sama, ale oceniający, nasi sędziowie, nie są tymi samymi sędziami dla poszczególnych naszych badanych obiektów, dla poszczególnych ochotników. W ten sposób budujemy tabelę. W jaki sposób wyglądają dane surowe? Dane surowe przygotowane są w taki sposób, że każdy wiersz przedstawia odpowiedź każdego sędziego. A zatem pierwszy sędzia ocenia ochotnika pierwszego i ocenił jego temperament jako flegmatyk. Sędzia drugi również oceniał ochotnika pierwszego i nadał mu typ temperamentu choleryk. I podobnie w dalszej części danych. Tutaj również widzimy, że każdy ochotnik został oceniony 7-krotnie przez 7 różnych sędziów. Ochotnik pierwszy przez 7 sędziów, ochotnik drugi i podobnie pozostali ochotnicy. Za każdym razem 7 sędziów ocenia danego ochotnika, przypisując mu typ temperamentu. Ja wykonam analizę dwukrotnie. Najpierw zacznę od danych surowych, a później tą samą analizę wykonam na danych zorganizowanych w postaci tabeli kontyngencji. Będzie to troszeczkę inaczej, dlatego wykonam to dwa razy. Współczynnik znajduje się w statystykach nieparametrycznych, kiedy kategorie mamy nieuporządkowane, ponieważ skalę mamy nominalną. I wybieramy współczynnik Kappa-Flaysa. W pierwszym oknie powinniśmy wybrać obiekty badane, które będą tworzyły etykiety wierszy, które będą tworzyły po prostu wiersze naszej tabeli, czyli to będą poszczególni ochotnicy w naszym przypadku. W oknie drugim powinniśmy wybrać oceny nadane przez sędziów, ponieważ sędziowie oceniali temperament. W oknie drugim wybieramy kolumnę temperament. Widzimy tutaj, że dane są zorganizowane w postaci danych surowych i ten sposób danych jest zaznaczony, bo tak rzeczywiście z takich danych rzeczywiście korzystamy tutaj w arkuszu naszym. Dodatkowo zaznaczę, że chcę podsumować zgodność dla każdej oceny osobno. Dołączę dane, będą one zorganizowane w postaci tabeli, dołączę wykres.
Na wykresie przedstawię wykresy błędów, może bez linii łączącej. I przedstawię też wykres kolumnowy skumulowany. Poziom istotności pozostaje standardowy, czyli 0,05. I potwierdzam. W wynikach najważniejsza część znajduje się tutaj na samej górze od lewej, tak jak zawsze. Najpierw widzimy, ilu było sędziów w każdym przypadku, jaka była liczba kategorii ocen, czyli typów osobowości w naszym zadaniu, ile ocenialiśmy obiektów i dalej łącznie ile zostało wydanych ocen. Dla nas najbardziej interesująca jest wartość współczynnika kappa. Współczynnik kappa Flaysa, podobnie jak współczynnik kappa Cohena, mieści się w przedziale od minus 1 do 1, gdzie 1 oznacza idealną zgodność, 0 oznacza zgodność na poziomie losowym, a wartości ujemne świadczą o zgodności sędziowskiej mniejszej niż powstałaby w przypadku losowego przedziału typów osobowości. Jak widzimy, nasz współczynnik wynosi 0,24, jest zatem dodatni, jest większy niż 0, czy jest istotnie większy, czyli znacznie większy niż 0, czyli czy nasza zgodność jest znacznie lepsza niż zgodność losowa, to możemy ocenić zarówno na podstawie przedziału ufności, jak też testu statystycznego. Przedział ufności, cały przedział ufności, znajduje się powyżej tej wartości 0, która świadczyłaby o losowej zgodności. A zatem możemy powiedzieć, że populacyjnie również ta zgodność będzie duża. Wartość P w teście jest mniejsza niż poziom istotności. Poziom istotności był 0,05. Wartość jest mniejsza, co świadczy na korzyść hipotezy alternatywnej. Zapiszemy sobie szybciutko hipotezy w notatkach. Hipotezy brzmią, w brzmieniu swoim dotyczą współczynnika kappa. W hipotezie zerowej mówimy, że współczynnik ten wynosi 0, co oznacza, że zgodność ocen jest na poziomie losowym, a hipoteza alternatywna mówi, że ten współczynnik jest różny od zera, co z kolei oznacza, że ta zgodność jest na poziomie innym niż poziom losowy. Nasza wartość P świadczy o prawdziwości hipotezy alternatywnej. Udało nam się udowodnić, że nasza zgodność jest inna niż losowa, a ponieważ kappa jest dodatnia, to nasza zgodność jest zgodnością lepszą niż zgodność losowa. Te notatki możemy zapisać, one przy wydruku się również wtedy znajdą. Zawsze możemy do nich w tym miejscu wrócić. Kappę obserwujemy również na wykresie poniżej. Mamy tutaj kolorem czerwonym oznaczony współczynnik kappa razem z 95% przedziałem ufności dla tego współczynnika, czyli te wartości, które mamy wyliczone również w głównej części naszych wyników. Na dole na osi X możemy odczytać, że rzeczywiście to jest około 0,24. Jest to przedział, który znajduje się powyżej wartości 0, czyli tego progu losowości. Cały przedział znajduje się powyżej. Na wykresie mamy również inne kappy wyznaczone dla podsumowania poszczególnych typów osobowości. I tak obserwujemy najwyższy współczynnik kappa dla flegmatyka. Za każdym razem cały przedział ufności również jest powyżej tej wartości zaznaczonej u nas linią na poziomie 0. Czyli za każdym razem będzie to wartość istotna statystycznie. Możemy odczytać, ile dokładnie wynosi taka zgodność, na przykład dla flegmatyka tutaj na tabeli znajdującej się z boku. 0,48 to jest wartość zgodności wyznaczana współczynnikiem kappa dla typu osobowości flegmatyk. W pozostałych typach jest nieco niższa. Za każdym razem jest istotna statystycznie. Te kappy, które są wyznaczane dla poszczególnych typów osobowości, to są również kappy Flaysa, również określone przez tego samego autora, przez tego samego badacza. Poniżej znajduje się wykres, na którym przedstawiamy w postaci kolumn wyniki dla poszczególnych ochotników. W
W naszym przypadku tych ochotników było tylko 20 i taki wykres w naszym przypadku warto wykonać. Kiedy ochotników jest bardzo dużo, wykres może być mało czytelny. Ja pokażę Państwu, w jaki sposób ten wykres czytać, czy w jaki sposób taki wykres organizować i edytować, korzystając już z tabeli kontyngencji, ponieważ tam taka konieczność edycji tego wykresu zajdzie. Jeszcze raz dokładnie taki wykres stworzymy. Przejdźmy teraz do danych zorganizowanych w postaci tabeli kontyngencji. Żeby można było wykonać analizę na bazie tabeli kontyngencji, zaznaczam moje dane i wracam do analizy, ponieważ ona była poprzednio wykonana, więc mogę do niej wrócić poprzez ostatnio wykonywany test. Tym razem program zaznaczył opcję automatycznie tabela kontyngencji, ponieważ wcześniej zaznaczyłam tabelę, więc domyślę się, że właśnie na tabeli chcę bazować. Ale w przypadku, kiedy bazuję na tabeli, wiersze są podpisane inaczej nieco niż to było w przypadku naszych danych. Nie mamy tutaj nazwy ochotnik 1, ochotnik 2 i tak dalej, ani typów nie mamy nazwanych. Nie mamy tutaj choleryka, flegmatyka, melancholika i sangwinika. Natomiast mamy C1, C2, C3 i C4. I takie też wyniki będą w raporcie i takie będą na wykresie, dlatego ten wykres będziemy musieli edytować. Ponownie zaznaczam te same opcje, które zaznaczałam poprzednio. I potwierdzam. Wyniki oczywiście mam takie same, z tym, że problem mam na wykresach w momencie, kiedy podpisy są innymi podpisami niż ja chciałabym umieścić w pracy. W jaki sposób możemy edytować? Przy tej okazji możemy sobie to pokazać. Tutaj dwukrotnie klikając, najpierw opiszę, jakie mamy typy osobowości. One się znajdują tutaj w legendzie. Może, żeby nie popełnić błędu, sprawdzimy sobie jeszcze po kolei, jakie to były. Choleryk, flegmatyk, melancholik i sangwinik. I udajemy się do edycji legendy. Edycja legendy znajduje się z prawej strony. Włączam edycję, etykiet i podpisujemy. Zapisujemy. Potwierdzamy i widzimy, że nasza legenda została zmieniona zgodnie z życzeniem. Pozostaje nam jeszcze podpisanie odpowiednio naszych wierszy, czyli ochotników kolejnych. Żeby może tyle nie pisać, nie popełnić błędu przy pisaniu, ja skopiuję te nazwy, które mam w danych. I jeszcze raz przejdziemy do opisu osi tym razem i będziemy edytować osie w ten sam sposób, czyli nadamy etykiety do osi X i wkleję. OK, zapiszemy. Widzimy, że te zmiany zostały automatycznie aktualizowane. Mimo, że podpisałam moje osoby, nie widzę wszystkich podpisów, dlatego że wykres nie mieści wszystkich podpisów. Mogę sobie z tym radzić na kilka sposobów. Zmienimy szerokość wykresu. No, widzimy, że w dalszym ciągu nie mieści nasz wykres wszystkich podpisów. Tutaj jeszcze mamy błąd w legendzie. Choleryk. Ponieważ wykres dalej nie mieści wszystkich podpisów, możemy spróbować rotacji osi, podpisów osi. Zmienimy rotację na 90 stopni i widzimy, że tym razem te podpisy zostały uwzględnione. Ja jeszcze preferuję nieco inny typ wykresu kolumnowego. Wejdę do właściwych opcji wykresu i zmienię tryb na trójwymiarowy. Wybiorę sferę. I OK. W jaki sposób taki wykres będziemy czytać? Szukamy takich sfer. Te sfery są teraz spłaszczone i mają kształt łzy. Szukamy takich łez, które będą bardzo długie. Najdłuższa łezka znajduje się przy ochotniku 14.
Jest ona określona kolorem żółtym, to znaczy, że typ osobowości to sangwinik. Wszystkie osoby oceniające tego ochotnika 14, wszyscy sędziowie, nadali ten sam typ osobowości. 100% sędziów, czyli 7 sędziów oceniło typ osobowości jako sangwinik, a zatem zgodność ocen w przypadku tego ochotnika była bardzo wysoka, 100%. Szukamy dalej ochotników, którzy mają również wysoką zgodność, czyli takie długie łezki. Tutaj widzę, że dla ochotnika 13 łezka oznaczona kolorem czerwonym i podobnie dla ochotnika 16 oznaczona kolorem czerwonym jest dość długa. To są flegmatycy, oceniani jako flegmatycy głównie, chociaż jakieś pojedyncze oceny są inne. I w pozostałych przypadkach tutaj już mamy większą różnorodność ocen. Chyba najtrudniej było określić typ osobowości dla ochotnika 20, który został tutaj, typ osobowości każdy z możliwych został mu przypisany, 4 typy osobowości. Zatem tutaj w przypadku ochotnika 20 zgodność była najmniejsza. W jaki sposób moglibyśmy obserwować zgodność na tym wykresie, gdyby zgodność wyrażona współczynnikiem kappa wynosiła dokładnie 1? Gdyby zgodność wynosiła dokładnie 1, wówczas nasze obserwowane łezki musiałyby być podobne do tej, którą charakteryzuje się osobnik 14, czyli musiałaby występować tylko jedna łezka jednego koloru, co świadczyłoby o bardzo wysokiej zgodności. Możemy spróbować wytworzyć taką sytuację. Przypuśćmy, że każdy z sędziów pierwszego ochotnika ocenia jako choleryka. Mamy 7 sędziów, więc innych ocen nie ma, tylko jest oceniany jako choleryk. I przypuśćmy, że kolejne kilka osób również w ten sam sposób. Dalej ochotnik 6 niech będzie oceniany jako flegmatyk. Tylko jako flegmatyk. Bardzo duża zgodność. Wszystkie osoby go oceniające ocenią go jako flegmatyka. Ochotnik 10 niech będzie oceniany jako melancholik. Zgodnie przez 7 sędziów. I ostatni niech będzie oceniany już jako sangwinik, czyli ostatni typ osobowości i też zgodnie przez wszystkich sędziów. W tej sytuacji zgodność powinna być 100%, czyli kappa wyliczona, no i tu zaznaczymy sobie dane jako tabelę, kappa wyliczona powinna wynosić 1. No i rzeczywiście nasza kappa wynosi 1, podobnie jak obserwujemy na wykresie kappy dla poszczególnych typów osobowości również wynoszą 1, są istotne statystycznie, czyli mamy idealną zgodność. No i na wykresie kolumnowym ta zgodność również jest tutaj bardzo dobrze widoczna. Dużo trudniej byłoby stworzyć tutaj sytuację, w której kappa byłaby ujemna, to znaczy losowość byłaby mniejsza, zgodność byłaby mniejsza niż zgodność losowa. I tutaj to pozostawię do ćwiczeń dla Państwa. Możecie Państwo spróbować czegoś takiego w domu. Dziękuję za oglądanie tej prezentacji i zapraszam do oglądania kolejnych związanych z tematyką badania zgodności.